Witam serdecznie moi mili na moim kanale i zapraszam do mojej skromnej kuchni. Dzisiaj zrobię dla Was świeżonkę. W niektórych częściach kraju to się nazywa świeżynka, smażonka, ale myślę, że najpopularniejszą nazwą jest świeżonka. To każdy wie. Jest to danie wykonane ze świeżego mięsa w trakcie uboju gospodarczego. I takie danie dzisiaj chcę Wam pokazać. No to zaczynamy. Zazwyczaj takie danie składało się ze skrawku mięsa oraz wątroby. Ale ja to ubogacę troszkę, bo też w niektórych regionach tak się robi. Dołożę jeszcze serduszko, bo udało mi się je zdobyć. Tak zrobimy na bogato, żebyśmy dobrze pojedli i się cieszyli, że możemy się poczuć tak, jak się dawniej wszyscy czuli, jedząc takie danie w trakcie uboju gospodarczego. No to ja Wam teraz pokażę, co do tego potrzeba. Idziemy. Do naszego dania ja będę dawał mięso wieprzowe. Ja mam tutaj odczynki, ale to obojętnie, czy to będzie łopatka, czy kawałek boczku, czy kawałek kaczku. Ale zazwyczaj to się daje takie obrzynki, jakie tam zostają Wam w domu. Słonina. Serduszko wieprzowe. Oraz wątroba. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to pokroimy słoninę w kostkę i ją przetopimy, wytopimy, żeby powstał szmalec, bo na tym szmalcu będziemy dalej robić nasze danie. No to zaczynamy. I na żadny rządek rzucamy słoninkę do wytopienia. Mięso kroimy na takie dość spore kawałki, tak żeby było na raz do użycia. Słoninka się nam wytopiła, porobiły nam się skwareczki, więc teraz dołożymy do tego mięso. Mięso nam się przesmaża w odlu już, to w tym czasie pokroimy sobie serduszko na takie te duże paski. Wątróbkę, przepraszam, serce, serduszko. Mięso oraz serduszko do garka trafiło. Teraz się powoli będzie dusiło. A ja sobie w tym czasie pokroję cebulkę i czosnek, które potem dodam razem z wątrobą. No to jedziemy.
Nasze mięso od jakiegoś czasu się jutusi i w tym czasie wyparowała woda z tego mięsa. Zostały tylko naturalne soki i teraz właśnie dołożę przyprawy, żeby po prostu powiązały się z mięsem i dały aromatyczny smak i zapach. To jedziemy. Jeszcze taka mała uwaga, te ilości przypraw, które ja podaję, to jest baza wyjściowa. Że tyle na tą ilość mięsa powinno minimum być. Ale każdy sobie według swojego smaku i zapachu doprawić. Bo to jest danie gotowane i po prostu każdy ma inny gust. To tyle mojej uwagi. Jedziemy dalej. Nasza świeżonka dochodzi już powoli do końca, mięso już jest miękkie. Teraz pokoję też grube kawałki wątowe wrzucę. To jest tak, wątowa do 10 minut, bo ona szybko dochodzi. Ja się spróbuję na smak i czy tam się działa coś do pieprzy, dosolić i będziemy degustować. No to jedziemy. Świeżonka została już podana na stół, to taka była tradycja, że gospodarz przynosił wódkę. Zazwyczaj to była wódka własnej roboty, bimbe, a jeśli ktoś nie miał, to normalną wódkę taką ze sklepu. I żeby się stało zadość tradycji, to ja też sobie jednego naleję i wypiję za wasze zdrowie. Wasze zdrowie, moi drodzy widzowie.
Proszę, ten tłuszczyk jest tutaj najlepszy. Muszę wam jeszcze powiedzieć jedną sprawę. Świeżonkę tradycyjnie podawano tylko z pieczywem i z kieliszkiem wódki. I ja też tak zrobiłem. I na tym kończę mój dzisiejszy film. Jak wam się podobał, podnieście rączkę w górę, czynicie dzwoneczek, no i piszcie do mnie komentarze. I zapraszam na kolejny film. Cześć, trzymajcie się!